Priam, to Aristeo, w ostatniej bitwie poniosłem potężne straty. Myślę, że czas najwyższy, aby wzmocnić moją armię. I oczywiście lepiej rozwinąć główną bohaterkę. W tym celu udam się tu do sklepu lichwiarza i wymienię część runów. Chodzi o to, że posiadam aż 26 run mocy, a stosunkowo mało ich potrzebuję. Korzystny układ będzie wymienić 15 run czerwonych, czyli mocy, na niebieskie, czyli magii. Okej. I tu na razie już nic więcej. Teraz mogę się przyjrzeć. 19. O, i to może być całkiem fajne. Cierpliwe badania skomplikowanych arkanów magii i nauki pozwala magowi lepiej wykorzystać swój potencjał. Do tej pory miałem plus 4 do intelektu i plus 14 do many, a teraz będę miał plus 6 do intelektu i plus 21 do many. Czyli tak, tu mam 101 many, zainwestuję i już mam 108. I tak trzymać. Poza tym chciałbym rozwinąć Nie. To byłoby dobre, ale brakuje mi dwóch zielonych. Ale to się da załatwić. A mianowicie tutaj. Kupimy runy. I teraz tak. Pierwsza runa kosztuje nas 100 tysięcy. Zapłacimy. Krasnolud bierze twoje złoto, uważnie je liczy dwa razy, zapisuje coś w grubej księdze, a następnie opuszcza pokój. Gdy wraca, trzyma odpowiedni kamień w ręce. Ha, masz szczęście, bo właśnie otrzymałem nowy spis cen. Te kamienie mocno podrożały, ale udało ci się je kupić po starej cenie. Tak, i jak tu możecie zauważyć, cena wzrosła o 50 tysięcy. I tak cały czas będzie właśnie narastała. Ale my musimy kupić jeszcze jedną runę, gdyż potrzebujemy dwóch. I skoro już tutaj jestem, o zobaczcie, już jest 200, to kupię również runę niebieską za 100 tysięcy. Zobaczcie. Aktualnie cena to już jest 150 tysięcy, ale to też kupimy, bo to się może przydać. Okej, mam jeszcze full kasy, ale nie będziemy na razie szaleć. Tak, ja chciałem zainwestować w potęgę ducha. Opanowanie i hard ducha pozwalają ci podnieść atak i obronę twoich oddziałów. Tak, w tej chwili mam plus 1, a chcę mieć plus 2. No dobrze. Tak, tu mam 8, ale to już jest niestety za mało na cokolwiek. Ale już jestem bardzo blisko. No nic, teraz najwyższy czas pomyśleć o zwiększeniu armii, a raczej o uzupełnieniu jej szeregów. W tym celu udamy się na kontynent Verona, ale może nawet zaczniemy od Debiru. A to dlatego, gdyż postanowiłem, że wykupię wszystkie smocze zęby. I tutaj sobie zaznaczyłem, o właśnie,
gdyż mamy możliwość dokonywania zapisów na mapie i tu możemy kupić pierwszy ze smoczych zębów, a raczej tu, o właśnie. Skoro już tutaj jestem, to może zakupię inkwizytorów. Drugim miejscem, w którym chcemy kupić smoczy ząb, jest właśnie Szkarłatny Wiatr. A poza tym zamierzam tutaj nabyć wilki morskie. O, właśnie tutaj mam zachowaną informację. Gdy będę miał 5 części tego amuletu, warto będzie je połączyć, gdyż dają one całkiem fajny bonus, szczególnie w czasie walki ze smokami. I tutaj nic więcej. Nie, nic nowego. Tym razem na Weronę. Chociaż nie, jeszcze musimy wpierw odwiedzić zardzewiałą kotwicę, gdyż tu znajduje się trzeci ze smoczych zębów. A mianowicie znajduje się on w tym miejscu. O właśnie. Mamy już 3. Czwarty wiem, że znajduje się na Dersu, ale tam na razie nie musimy się udawać, gdyż prędzej czy później i tak tam się pojawimy. Zamierzam nająć maruderów oraz udam się po paladynów. Może warto będzie jednak pomyśleć o rezerwie. Powiedzmy, że tak. I zakupię resztę jednostek. Ok. A teraz po paladynów. Tu też mogłem kupić marderów. Mogę coś sprzedać. Tego nie chcę. Tutaj. To może być fajne. Nie, tego nie chcę. Wolę kasę. To mogę sprzedać, gdyż mam to ustawione w księdze. Może sprzedam dwie sztuki. Nie, to sprzedałem jedną. Teraz będzie dobrze. Ok. I jeszcze tutaj. Tego nie chcę. Okej. A ile bym z tego miał kasy? Całkiem nieźle. Dobra, niech idzie. Na sprzedaż. Hm.
więc wracamy do statku. I udamy się na Montero. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Zapraszam do kolejnego.